Witam serdecznie! Właśnie skończyłem nagrywać Sonic Advance 2 i ta gra mi się zawsze będzie kojarzyć z tą fanowską grą, która mnie wprowadziła do świata dwuwymiarowych Soników, do tego stylu gry. Oto Ultimate Flash Sonic! Na sam początek piszę kod, dlatego że ta gra nie ma systemu zapisów, pomijając te hasła, i chciałem odblokować dwie dodatkowe postacie. Sonic, Tails, Knuckles i Cream są odblokowani od samego początku, natomiast Amy i Shadow są do odblokowania poprzez przejście gry pozostałymi postaciami. Wpisałem kod na odblokowanie wszystkiego i będę grał jako Shadow z prostego powodu. Skończyłem grać w Sonic Advance 2 i tam nie było Shadowa. Były wszystkie pozostałe postacie, tylko nie Shadow. A poza tym, Shadow jest oczywiście świetnym materiałem do clickbaitu, więc myślę, że nada się do tego idealnie. Jeśli chodzi o styl gry, jest to normalny, klasyczny Sonic. Możemy skakać, toczyć się, toczenie się z górki nas przyspiesza i możemy atakować przeciwników poprzez skakiwanie w nich oraz poprzez toczenie się. Fizyka jednak tutaj jest nieco inna, przede wszystkim dlatego, że tutaj wszystko jest dosyć sprężyste. Jeśli uderzymy w ścianę z dużą prędkością, to wtedy się tak trochę od niej odbijemy, przez co czuć, że to nie jest oficjalny Sonic, czuć, że to jest fanowska gra. Jeszcze z czasów, kiedy fizyka nie była tak idealnie dopracowana, to nie jest Sonic Before the Sequel, to nie jest Sonic Classic. To jest Ultimate Flash Sonic, gra stworzona we Flashu i trzeba przyznać, że pomimo tego nawet się w nią dobrze gra. Szczególnie jeśli jest to pierwszy Sonic, był to mój pierwszy dwuwymiarowy Sonic, więc mam do tej gry tonę nostalgii. I wtedy, jako że to był mój pierwszy Sonic, to mi to za bardzo nie przeszkadzało. W ogóle, w tamtych czasach grałem w mnóstwo fanowskich gier, które miały jako taką fizykę, czasami była po prostu okropna, na przykład seria Neo Sonic. Swoją drogą polecam zwłaszcza Neo Sonic Godspeed, bo fabuła tam to jest po prostu esencja fanfiku. Tylko niestety nie zagram ją na tym kanale, dlatego że ta gra używa muzyki, która zaraz by mi ściągnęła z YouTube'a. Ta gra wykorzystuje sprite'y oraz strefy z gry Sonic Advance 2. Mianowicie powracają w tej grze dwie strefy, Leaf Forest oraz Ice Paradise. I co ciekawe, Leaf Forest ma muzykę z Angel Island Sonic 3 & Knuckles, natomiast Ice Paradise oraz bossy mają taką samą muzykę jak w Sonic Advance 2. Bossy w tej grze są nieco inne niż w Sonic Advance 2. Ten boss jest dosyć prosty, typowa kula, której musimy unikać, a także musimy atakować Eggmana. Kiedy mu zadamy 4 razy obrażenia, to wtedy przejdzie do drugiej fazy, kiedy przyspiesza tą kulą i cały czas kręci w jeden kierunku, przez co musimy bardziej uważać i jest nieco ciężej, albo może nieco łatwiej, dlatego że nie musimy tyle czekać. Wystarczy po prostu wskoczyć w odpowiednim momencie. Moim zdaniem jest to bardzo w porządku bossy, jak na pierwszego bossa, chociaż pamiętam, że kiedyś miałem problemy właśnie z wyczuciem czasu. Teraz, mając praktykę po Sonic Advance 2, po odświeżeniu sobie, po treningu w bieganych bossach, nie mam takiego problemu. Wszystkie bossy w tej grze są podobnie jak w Sonic Advance 2, bossami bieganymi. Czyli cały czas się poruszamy na jednej trasie i nie możemy się zatrzymać. No i także dla pocieszenia, jeśli musimy odpocząć albo poczekać na pierścienie, to wtedy wystarczy po prostu czekać z tyłu, dlatego że tam żaden boss nie można zaatakować. A teraz dotarliśmy do Ice Paradise, czyli drugiej i finałowej strefy w tej grze. Tak, jest to bardzo króciutka gra, ma tylko i wyłącznie dwie strefy, każda po dwa akty i boss, więc jest to naprawdę gra na chwilę. Bardzo króciutką chwilę. Jednakże wielkim plusem tej gry są kody, które odblokowujemy za przejście gry daną postacią. Jeśli przejdziemy wszystkimi, no to wtedy odblokowujemy Shadowa, więc Shadow jest taką finałową nagrodą za wszystko. Są kody na zmianę grawitacji, są kody na to, żeby gonił za nami Tails, są kody, żeby Cheese był taki duży, duży Cheese. Po prostu broń masowej zakłady. Szkoda, że w tej grze Cream nie może używać Cheese. Jej umiejętność sprowadza się do tego, co u Tailsa, czyli po prostu potrafi latać i nic więcej. No mówiłem już. W tej grze postacie są właściwie kwestią kosmetyczną. Amy umie to samo co Sonic i Shadow i Knuckles. Również jest kod na księżycową grawitację oraz na to, żeby można było przechodzić za przeszkodami. Czyli na przykład widzicie te strzałki tutaj? Jeśli ten kod będzie włączony, to wtedy nasza postać będzie za tymi strzałkami i nie będzie widoczna, więc właściwie nie wiem jaki to ma sens, no ale to jest, możemy to odblokować, możemy się pobawić właśnie tymi kodami. A to, że ta gra miała taki dziwny system zapisów, gdzie trzeba było sobie zapisywać jakieś kody, a potem wpisywać, było dla mnie wielkim plusem, z prostego powodu. Ta gra wyszła w czasach, kiedy nie miałem dostępu do internetu. Byłem jednym z tych dzieciaków, co niestety miał do dyspozycji jedynkę, dwójkę, Polsat i niestety na moim osiedlu nie było kablówki.
więc nie miałem dostępu do internetu, a kiedy byłem w kafejce internetowej, to przynajmniej dzięki temu mogłem zachować swój postęp. I co tutaj się właśnie stało? Wygląda na to, że gra się właśnie zbugowała i nie ma zaprogramowanych bezdennych przepaści czy coś, przez co muszę zapauzować oraz wyłączyć grę. W każdym poziomie mogę sobie wybrać, jaką chcę słyszeć muzykę, dlatego że mam odblokowany na to kod. Naprawdę nie zrobiłem tego specjalnie. Próbowałem pokazać tę grę w pozytywnym świetle, no ale cóż, takie rzeczy się zdarzają, ale przynajmniej mogę zacząć od razu od drugiego aktu, nie muszę od pierwszego. To jest plus. I właśnie fajnie, że można tutaj sobie po prostu wybrać poziom, a nie zaczynać od samego początku. Chociaż miałby to w tej grze naprawdę sporo sensu, bo to jest taka krótka gra. Widzicie po długości tego nagrania i to jest razem z napisami końcowymi. Króciutka gierka. No a co, w takie kiedyś były gry Flash, nie były projektowane na to, żeby grać niedługo, tylko żeby sobie włączyć przeglądarkę internetową i po prostu nie zagrać. I wydaje mi się, że pod tym względem dawne czasy były znacznie lepsze od obecnych. Dlatego, że teraz jeśli ktoś chce sobie zrobić jakąś prostą gierkę, to wtedy robi grę na telefon, napycha reklam i ma wtedy taką grę. Natomiast było mnóstwo oryginalnych gier flashowych, które można było zagrać po prostu w przeglądarce, a teraz niestety tego nie ma. Gry w przeglądarce po prostu zginęły. Właściwie to ze śmiercią Flasha. Właściwie zauważyłem, że to było mniej więcej jak było przejście z Flasha na HTML5. I z jakiegoś powodu ludzie nie zaczęli robić gier w HTML5. Nie wiem czemu, prawdopodobnie po prostu dlatego, że złożyło się to z rewolucją indyczą, czyli coraz więcej gier indie wychodziło i po prostu były sprzedawane za pieniądze. A do tego w międzyczasie rozwijał się iOS oraz Android, które wyrosły na popiele J2ME. Czyli starych, dobrych gier Java oraz Symbiana. No i ludzie zaczęli robić albo takie indyki, które można było sobie kupić na Steamie, albo gry, które są na telefon i są napchane reklamami, albo mikrotransakcjami. A kiedyś tego nie było i było lepiej po prostu. Odpalało się przeglądarkę i grało. Bez żadnych komplikacji. Czemu cywilizacja musi ewoluować do tyłu? Dobra, nieważne, teraz mamy finałowego bossa tej gry, który jest uproszczoną wersją bossa z Sonic Adventure 2. Po prostu zrzuca bombę w regularnych odstępach czasowych. Podczas drugiej fazy po prostu zrzuca szybciej. W przeciwieństwie do Sonic Adventure 2 jest tutaj prościej oraz nieco trudniej, dlatego że te bomby są zrzucane nieco szybciej. Ale jest prościej, dlatego że nie ma platformy, od której musimy się odbić. Wystarczy po prostu skoczyć do dekra Eggmana, który porusza się znacznie dłużej. Oraz nie ma tutaj górek, które sprawiają, że ryzykujemy, że wskoczymy w te bomby. Po prostu musimy skakać w odpowiednim momencie i tak oto pokonamy bossa. Polecam tak minimalnie dochodzić do tej krawędzi, gdzie eksplozje się kończą. I wtedy skoczyć. No i właśnie przeszliśmy Ultimate Flash Sonic. Mówiłem, jest to bardzo króciutka gierka, ma tylko dwie strefy. Mogę wam ją polecić. Możecie sobie poszukać w przeglądarce Ultimate Flash Sonic i zagrać sobie. Tylko byle szybko, bo wkrótce zamierzają ubić Flasha i niestety trzeba będzie się nakombinować, żeby zagrać w jakąś grę Flash. A tak, słyszało się o jakiejś grze flashowej, po prostu się włączało przeglądarkę i się grało. Takie piękne czasy były. Nawet teraz, jak wychodzą nowe panowskie gry, to wszystkie tylko i wyłącznie, bez wyjątku, są do pobierania i to tylko na PC-ty. Znaczy, może są jakieś na Androida, nie jestem pewien, ale jeśli są jakieś przeglądarce, to na pewno to są jakieś stare, flashowe, na pewno nie pamiętające czasów Sonic Before the Sequel. Jeszcze jak uruchamiałem tą grę w tym tygodniu, to właśnie mnie zaskoczyła pewna rzecz. Pamiętam, że ta gra się wczytywała długo. Na samym początku był dosyć długi pasek ładowania, a teraz, pyk, od razu załadowana. I podoba mi się ta końcówka. Sonic Team wodzi, a teraz idźcie i kupcie Sonic Advance 2, najlepszą grą wszechczasów. Bardzo podoba mi się takie wspieranie twórców oryginalnych gier przez twórców fanowskich gier. Na razie i trzymajcie się mocno!